Dobry, cześć i czołem, witam was serdecznie, mili z tej strony, witajcie na moim kanale, witajcie w vlogu budowniczym, proszę państwa, gdzie będziemy podsumowywać troszeczkę to, co udało mi się do tej pory zrobić. Wiem, jestem trochę przepocony, trochę brzydko wyglądał, nie jestem ogolony do końca jak trzeba i nie zgolę tej brody, ale już wam mówię, co się dzieje. Słuchajcie, jesteśmy na ostatniej prostej tak naprawdę budowania mojego studia, dlatego też nie było mnie tak długo na streamach, dlatego też nie było z nim z turniejów, bo zajmowałem się tym, co tam z tyłu mniej więcej teraz widzicie. Kamerka trochę szaleje, co nie tak, ale to jeszcze ustawienie się, wszystko się dobrze, ładnie ustawi. Właśnie skończyłem sprzątać teoretycznie to wszystko. Teraz widzicie mnie z miejsca, które będzie się nazywało miejscem poważnych streamów. Z tegoż pięknego miejsca będę dla was komentował jakieś WCS-y, ważne rzeczy. Tam z tyłu, gdzie widzicie ładną, piękną na razie tylko szafeczkę, będzie stała kanapa. Tu są śmieci, które są do wyrzucenia. To są tak zwane worki z rzeczy. Kiedyś się przyda, ale kiedy to do końca nie wiemy. Tu będzie ładna, piękna kanapa, która jedzie już do mnie. Ta szafka będzie wysunięta, obwrócona w drugą stronę i na niej będą stały dwa monitory. I ja na tej kanapie będę siedział i będę dla was komentował coś jak HomeStory Cup. A propos, skoro rozmawiamy o HomeStory Cup, to proszę państwa, jest w planach zrobić LAN w tym mieszkaniu, w którym teraz jestem, zrobić LAN. Tu będzie główne studio, gracze będą w pokoju obok i planuję zrobić LAN. Żeby jednak ten LAN się udał, no to troszeczkę rzeczy trzeba spełnić, ale o tym może za chwilę. Jak widzicie, co jest zrobione? Ściana jest pomalowana, jest tablicówka, jest farba magnetyczna, u góry lekkie wyciszenie, oświetlenie gdzieniegdzie jest poustawiane, więc niby fajnie. Po drugiej stronie czego brakuje? Tu u góry brakuje jeszcze klimatyzatora i czegoś, żeby zasłonić te okna. Przy czym już kupiłem odpowiednie rzeczy, żeby okno zasłonić, tylko mu chwileczkę to jeszcze potrwa. Wpierw musi być klima zainstalowana, dopiero potem będę okna zasłaniał, tak żeby jakiekolwiek światło z zewnątrz nie wpadało, żebym mógł ustawić dobrze oświetlenie, bo aktualnie moje oświetlenie jest dziwne. Zobaczcie, jakie piękne u góry jest. Szkoda, że ona nic nie daje. Tak naprawdę. Więc dobrze, słuchajcie. I teraz parę słów na temat tego LAN. Emil, powiedziałeś coś o LANie? Tak, powiedziałem coś o LANie. Może wiecie, może nie wiecie, żeby zbudować to, co teraz zbudowaliśmy, potrzebowałem jednak troszeczkę środków. Nie jestem w stanie sam takich środków wyłuskać, dlatego zrobiłem tak zwaną ściepę narodową. Udało się zebrać 5600 zł, czyli teoretycznie na wszystko, co było tutaj potrzebne, oprócz klimatyzacji. Ja sobie zdaję sprawę, coś tam jest jakiś biały pas. A, dobra. Oprócz klimatyzacji, ale ja rozumiem, że nie wszyscy chcą chęci się dorzucać na klimę. Jednakże, jeżeli uda nam się zebrać łącznie 10 tysięcy złotych, a już jest 5600, z czego 3000 z kawałkiem to będzie na klimę, ja robię LAN tutaj u siebie. Dwóch graczy już mam, jest to Guru oraz Art, zagrali w moich turniejach kwalifikacyjnych, jej wygrali i oni tutaj przyjadą. Będę miał też 8 graczy, wyłonię tych 6 graczy, przepraszam, jeszcze musimy wyłonić, będzie łącznie ich 8. Będę miał też 8 osób, które zaproszę tutaj na miejsce, żeby oglądały to razem ze mną, jakiegoś suba, kogoś z YouTube'a, kogoś z Discorda, kogoś z Facebooka, jakieś giveaway'e. Zobaczymy, kogo tutaj zaprosić. Też z tych, co wspierają mocny kanał, również zaprosimy. I właśnie jeszcze jest jedna sprawa. Zapewne widzicie tą tablicę, gdzie są różne dziwne niki zapisane. Są to niki osób, które wsparły kanał, właśnie budowę tego studia. Jeżeli chcielibyście znaleźć się na tej ścianie, to poniżej w opisie macie link do tak zwanego PayPala. Wystarczy 20 zł i będzie na ścianie, na tej większej będzie tam troszeczkę więcej, 100 zł, ale ogólnie rzecz ujmując, te wszystkie niki ja potem spiszę, albo nie wiem, czy wydrukuję, czy ładną antyramę wyrzucę, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale zamontuję na tej ścianie tutaj obok, to będzie tak zwana ściana fundatorów i oni będą już na zawsze zapamiętani jako ci, którzy wspierali mój kanał i którzy wsparli budowę tego studia. Tak naprawdę studio ruszy mocno z kopyta, myślę, gdzieś tak w połowie czerwca, bo wtedy wszystkie rzeczy już do mnie powinny poprzychodzić, jeszcze jeden green screen powinien być, kanapa musi przyjść i myślę, że to ruszy z kopyta w połowie czerwca, zrobimy wtedy też stream 24 godziny, żeby to uczcić, jej! A jeżeli uda się zebrać, proszę państwa, te łącznie 10 tysięcy, ja mam 5600 w tym momencie, to będzie ten LAN. Więc jeżeli chcielibyście się dorzucić, zapraszamy. Jeżeli nie, to nie musicie naprawdę. To nikogo nic nie kosztuje. Po prostu na dole w opisie tam jest taki ładny, piękny link. Możecie to zrobić. Dopiero teraz ktoś się zastanawia. Emil, no dobra, będziesz studio, co będziesz robił? Będę nagrywał materiały z tak zwanym napracowaniem, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale będą materiały z napracowaniem i będzie ich bardzo dużo. To studio jest czymś, o czym marzyłem od bardzo dawna, od jakichś 4-5 lat. o HomeStory Cup, żeby zrobić, może o czymś takim od 6 edycji HomeStory Cup, żeby zrobić polską edycję, ale nie było takiej opcji. Teraz mam szansę, mam firmy, które mogą mnie wesprzeć w tym, wszystkim komputery załatwią i tak dalej. Pula nagród jaka będzie pewnie niewielka, ale gracze już są chętni, żeby w ogóle wpaść tutaj do Warszawy i się dobrze bawić. Tak więc proszę Państwa, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. No i co? No i chyba cześć wszystkim!